Cześć, ocalali. Jeżeli tak samo jak ja macie czasami problem z ulepszeniem statuetek, ramek, skórek marszu czy skórek kwatery głównej za pomocą kryształów, które można kupić m.in. w sklepie Pacific Rim, to wideo jest właśnie dla Was. Zanim jednak przejdziemy do głównego tematu dzisiejszego wideo, chciałbym zaprosić Was, dosłownie w kilku słowach, do kampanii od AppGallery skierowanej do wszystkich graczy, którzy grają w State of Survival ściągniętego właśnie ze sklepu Huawei. Już dziś, po godzinie 9 rano, czasu polskiego, ruszyła nowa dwumiesięczna kampania od AppGallery, który to sklep promuje aktywnie wzmacniających się graczy. To znaczy, że kupują pakiety w State of Survival i bierzesz nie tylko udział w wydarzeniach w grze, wzmacniasz swoje behemoty, eskadrę powietrzną, bohaterów czy właśnie wcześniej wspomniane ramki na awatar czy przeróżne skórki, ale równocześnie zbierasz kryształy AppGallery, które później możesz wymienić na interesujące kupony, którymi możesz płacić w grze, tak jakby przedstawiały Twoją lokalną walutę. Kampanią jest objęta cała Europa, Australia oraz Wielka Brytania. Dodatkowo każdy ze strony kampanii AppGallery może pobrać jednorazowo kupon KOD do gry z małą niespodzianką. Proszę jednak pamiętać, że KOD do gry będzie działał wyłącznie w State of Survival ściągniętym z platformy AppGallery. Wróćmy do głównego tematu naszego wideo. Wydarzenie State of Survival x Pacific Rim, ale również wcześniejsze kolaboracje, te z Teenage Mutant Ninja Turtles czy Resident Evil, oferowały szczególne kamienie, które były uniwersalne do ulepszenia statuetek czy skórek marszów i kwater. Uniwersalne w stosunku do tych kryształów to jednak dosyć niefortunne słowo, bo o ile kryształ do ulepszenia ramek na awatar jest jeden, to nie ulepszy on wszystkich ramek na awatar. Tym bardziej, że kupując taki kryształ, jeden czy drugi, w jego opisie nie ma zawartych informacji, z czym on tak naprawdę działa. Używając srebrnego kryształu o pięknej nazwie Frame Upgrade Crystal, możemy ulepszyć 5 ramek na awatar. Dwie z kolaboracji Resident Evil, dwie z kolaboracji Teenage Mutant Ninja Turtles oraz jedną z kolaboracji Pacific Rim. Ramki, które możesz ulepszyć tym kryształem to The Mistress of the Castle, Crimson Infestation, Slice of Action, Sever Squad oraz Iron Sentinel. Z kryształem Mars Skin Upgrade Crystal jest jeszcze bardziej dziwna sytuacja, ponieważ ulepsza on tylko 3 skórki marszu. Po jednej skórce marszu z każdej kolaboracji. A więc będą to Death Envoy z Resident Evil, Mutant Mobile z Teenage Mutant Ninja Turtles oraz Charger z Pacific Rim. Identyczna sytuacja wygląda z kryształem ulepszającym skórki kwatery głównej. Jeden kryształ, 3 możliwości ulepszenia skórek kwatery. Skórki kwatery głównej, które mogą być ulepszone przez HQ Skin Upgrade Crystal to Gothic Elegance z Resident Evil, Turtle Squad z Teenage Mutant Ninja Turtles oraz Heart of Steel z Pacific Rim. Dosyć dezorientującym jest z kolei kryształ Ultra Decoration Upgrade Crystal, ponieważ może on wprowadzać w błąd graczy. Każdy, kto myślałby, że kryształ dla ultra dekoracji ulepsza wszystkie ultra dekoracje, czyli dla przykładu Radiant Sprite, Foxy Charm czy Tidebreaker, niestety odejdzie zawiedziony. Ultra Decoration Upgrade Crystal nie ulepsza nawet ultra statuetek pierwszej generacji, czyli Splish Splash Paradise, Skywheel czy Tidal Guardian. Prawda, że wprowadzające w dezorientację? Co w takim razie możemy ulepszyć za pomocą Ultra Decoration Upgrade Crystal? Chodzi o ultra statuetki z kolaboracji State of Survival. Dzięki temu kryształowi możemy ulepszyć 4 posągi. 2 posągi z kolaboracji z Resident Evil są to Crystal of Dimitrescu oraz Abyssal Titan. Jedną ultra statuetkę z kolaboracji z Teenage Mutant Ninja Turtles, czyli Ultimate Showdown, oraz jedną ultra statuetkę z kolaboracji z Pacific Rim, to jest Fury Clash. Także jak widzicie, warto czasem przysiąść i sprawdzić, co możemy ulepszyć danym kryształem, niż zrobić tak jak ja i nakupować kryształów, z którymi później nie wiadomo co zrobić. Obiecuję się poprawić na przyszłość.
Do zobaczenia w kolejnym wideo, w którym omówię dwa pozostałe kryształy, bo one również nie ulepszają wszystkiego jak leci. A jeżeli spodobało Ci się to wideo i chciałbyś docenić mój wkład w prowadzenie tego małego kanału dotyczącego w głównej mierze State of Survival, to zachęcam, zostaw swój ślad w postaci polubienia filmu, skomentowania go czy udostępnienia dalej. Z góry dziękuję i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku.